spotykamy dwa rodzaje kart płatniczych: karty kredytowe i karty debetowe. Lecz czym te karty się różnią? Karta debetowa jest to karta wydawana do rachunku, do konta i którą płacimy do wysokości tego pieniędzy zgromadzonych na tym koncie, bądź tam ograniczonego do mniejszej ilości kwoty. Lecz płacimy pieniędzmi, jakie posiadamy, pieniędzmi, jakie mamy na koncie, które są nasze. Natomiast karta kredytowa jest to karta, która wydawana jest, jeśli klient banku, instytucja, przedsiębiorca, osoba prywatna, która ma udzieloną kredyt w danym banku. Karta upoważnia do takiego jakby automatycznego wzięcia kredytu. Ma linię kredytową, gdzie ta karta upoważnia do wypłacenia pieniędzy z bankomatu, czy też zapłacenia jakiegoś rachunku. I są to pieniądze, których my nie posiadamy. Są to pieniądze pożyczone od banku, od instytucji, która nam wydała tą kartę i udzieliła tej linii kredytowej. Czyli karta debetowa, są to wydane pieniądze, które posiadamy i będą one potrącone po wypłacie z bankomatu bądź po zapłaceniu na przykład w sklepie, będą one potrącone z naszych pieniędzy na koncie. Natomiast karta kredytowa jest to pieniądze, które nam pożycza bank. I jeśli je zwrócimy najczęściej jest to miesiąc, wówczas ponosimy koszt, oddajemy tylko te pieniądze, które pożyczyliśmy. Natomiast jeśli przekroczymy ten okres, taki bezpłatny pobrania tych, wzięcia tego kredytu, wówczas płacimy odpowiedni procent, odpowiednie koszty tego pobrania tego kredytu. Czyli karta debetowa to są pieniądze, które my posiadamy, natomiast karta kredytowa są to pieniądze, które nam kredytuje bank.